Patrzcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Pierwszy list Jana 3:1. Kim jest Bóg? Wiemy, że Bóg jest kochającym Ojcem. Bóg Ojciec ma Syna, którego kocha całym sercem, Jezusa Chrystusa. Ta miłość istnieje od wieczności. Dlatego Syn mógł powiedzieć do Ojca: umiłowałeś mnie przed założeniem świata, jak mówi Ewangelia Jana, 17 rozdział, 24 werset. Bóg również kocha ludzi, niezależnie od tego, czy są przyjaźni, czy ponurzy, czy wydają się pewni siebie, czy niepewni, czy są ostrożni, czy nieostrożni w stosunku do środowiska. Bóg ich kocha. Oczywiście, nie pomija on tego, jak zachowują się poszczególni ludzie. Szuka ludzi, którzy są rozumni i go szukają w swoim życiu. Niestety, wszyscy są zepsuci. On jednak nie chce, aby ludzie byli zgubieni, bo tak mówi nam Psalm 14, wersety od 2 do 3. A także drugi list Piotra. O 3 rozdział, werset 9. Dlatego Bóg w swojej niepojętej miłości składa wiążącą ofertę wszystkim ludziom bez różnicy. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Tak mówi nam Słowo Boże zapisane w Ewangelii według Jana, 3 rozdział, 16 werset. I możemy się cieszyć, że mamy taką ofertę złożoną. Bóg otwiera swoje ramiona dla wszystkich grzeszników, którzy się nawracają, to znaczy rozpoznają swój grzeszny stan, żałują i wyznają swoje grzechy. Szuka ludzi i pragnie, by nawrócili się do Niego, lituje się nad nimi i przyjmuje ich z radością, jeśli wierzą w Jego Syna Jezusa Chrystusa. W Ewangelii Jana, 1 rozdział, 12 werset, czytamy: tym zaś, którzy Go przyjęli, tym zaś, którzy Go, czyli Jezusa, przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony i będziesz Jego dzieckiem, bo Bóg chce mieć zbawione dzieci jako Jego własne. Więc uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli.